Cześć, dziś na Popraw Koronę, nowa rzeczywistość w praktyce, kolejny odcinek z cyklu Szukam pracy w czasie COVID-19, czyli rozmawiamy z osobami, które straciły pracę i musiały zacząć szukać nowej pracy w czasie właśnie COVID. I bardzo serdecznie witam Kasię Kowalewską. Cześć Kasiu. Dzień dobry, cześć. Bardzo się stresuję, więc proszę o taryfę ulgową. Na pewno nie będzie stresująco, bo będzie prawdziwie i od serca. I ja w ogóle muszę Ci powiedzieć, że zaimponowałaś mi swoją odwagą i tym, że w taki otwarty, bardzo jasny i taki szczery sposób właśnie opowiedziałaś o tym w social mediach, że straciłaś pracę w czasie COVID-u i szukasz pracy. Powiedz, czy to było trudne w ogóle? Może zacznijmy od tego. Usiąść i napisać, szukam pracy. Szczerze mówiąc, tak. I to było trudne chyba z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że ja na tamten moment chyba pierwszy raz, albo może drugi opublikowałam w ogóle cokolwiek na LinkedInie. I tym bardziej trudno było mi przyznać się na forum do tego, że poszukuję. Zwłaszcza, że to była sytuacja, no, że tak powiem, spontaniczna, nie spodziewałam się jej zupełnie i będąc zazwyczaj po tej drugiej stronie, czyli rekrutera, osoby, która szuka kandydatów, musiałam stanąć z drugiej strony i jeszcze przyznać się do tego, że tak powiem, szerszej publiczności. Natomiast nie widziałam w tym momencie zbytnio innego wyjścia, bo wydaje mi się, że dzisiaj jest to jedno z ważniejszych źródeł, jeżeli chodzi o poszukiwanie, o kontakt z innymi osobami. Więc odważyłam się, ale miałam taką chwilę małego zawahania, że było to dla mnie takie trudne. Nie wiem nawet dlaczego, ale trudne. Czym się zajmowałaś, jaki zawód wykonujesz i w jaki sposób właśnie straciłaś swoją pracę, kiedy to się stało? Okej, pracę straciłam tak naprawdę w niecałe 5 minut, bodajże 18 albo 17 czerwca. No tak jak wspominałam, właściwie dość nagle i niespodziewanie. Natomiast dziś już jestem po prawie 2 tygodniach od rozpoczęcia nowej. Wow, bardzo szybko. Tak powiem, się szczerze też się zdziwiłam. Jak czytałam te wszystkie posty, właśnie ludzi mówię, Boże, jest tylu chętnych teraz na jedno stanowisko, że jest taka masa ludzi. Większość osób dodaje posty, że już 3 miesiąc szuka, że 2 miesiąc. I szczerze mówiąc, to ja się psychicznie nastawiłam na to, że tak do 4 miesięcy to jest okej i się nie stresuj, że się nie uda. Tu nagle pach, 3 tygodnie, decyzja, bierzemy panią i super, więc sama siebie zaskoczyłam i właściwie odetchnęłam z ulgą, bo nie dość, że udało mi się to załatwić szybko i sprawnie, to jeszcze trafiłam do miejsca, w którym ja naprawdę chciałam być i do którego chciałam przyjść. Natomiast odpowiadając na jeszcze twoje wcześniejsze pytanie, czym się zajmowałam, pracowałam przez właściwie 8 lat w rekrutacji, no i tym się zajmowałam. Różne szczeble, różne stanowiska, to już myślę jest mniej istotne, natomiast no, po prostu rekrutowałam. No to jest też ciekawe, znaleźć się totalnie po drugiej stronie, prawda? I dużo się mówi o usługach, o właśnie restauracjach, branży eventowej, ale mam takie wrażenie, że ta branża rekruterska też bardzo mocno odczuła właśnie COVID. Tak to wygląda? Tak mi się wydaje, bo akurat moja sieć kontaktów jest w jakiejś tam, może nie większej, ale dość sporej części właśnie zbudowana też na osobach właśnie o podobnym profilu. No i nie ukrywam, że dość często pojawiały się właśnie wpisy osób, co prawda na różnym stopniu, jeżeli chodzi o te stanowiska, natomiast tak, nie da się ukryć, że no gdzieś tam ten odsetek osób był dość spory. Myślę, że to wynikało po prostu głównie z tego, że no, wszystko stanęło u nas tak naprawdę z dnia na dzień. I to dosłownie z dnia na dzień. Jednego dnia mieliśmy zamówienia, a drugiego wszyscy masowo odwoływali. Pewnie to spotkało różne osoby w różnych firmach i no i taki efekt stąd właśnie się pojawił. Ale u Ciebie jest ten szczęśliwy koniec, więc powiedz proszę właśnie krok po kroku, jak udało Ci się, jaką pracę wykonałaś, żeby właśnie tą pracę znaleźć i to naprawdę bardzo szybko i błyskawicznie, bo mówisz, że 18 czerwca wypowiedzenie, mamy początek sierpnia, a Ty już pracujesz od jakiegoś czasu. Nawet miałyśmy trudność, żeby się umówić na rozmowę, więc to jest fantastyczne. Ale powiedz, może też zainspirujesz tym innych. Co zrobiłaś, żeby tą pracę dostać w tak trudnym momencie na rynku?
Znaczy, szczerze mówiąc, sama właśnie analizowałam to przez jakiś czas i myślę, że takim chyba najważniejszym czynnikiem było to, że nie wpadłam w panikę i popłoch. Nie chcę też zgrywać bohatera, bo oczywiście racjonalnie... Jesteś bohaterką, absolutnie. Dla mnie jesteś bohaterką. Jestem przekonana, że dla wielu osób, które cię słuchają, także myśl też tak o sobie. Nie, no tak zupełnie poważnie, to jakby racjonalnie, oczywiście jak każdy dorosły człowiek, są zobowiązania, jakaś płynność finansowa musi się dziać, że tak powiem. Natomiast mówię, nie wpadłam w panikę, mimo tego, że nie byłam na to kompletnie przygotowana, wręcz się tego w ogóle nie spodziewałam, więc padło to na mnie jak grom z jasnego nieba. Natomiast nie było tej paniki. I ja nie ukrywam też, że kolejną rzeczą, i to myślę, że jeżeli ktoś komuś może to pomóc, to też o tym powiem i chcę to podkreślić, że jakby dla mnie zawsze ważnym było to osobiście, żeby się rozwijać, ale ten rozwój to nie oznacza tylko pięcia się na różnych szczeblach, ale rozwój to jest coś więcej. Czasami te szczeble to jest tylko to są jakieś pozory, a taki prawdziwy rozwój to, co czuję, że faktycznie pcha mnie do przodu i jakby no, poszerza moje jakieś kompetencje czy wiedzę, może wyglądać niepozornie. I szczerze mówiąc, ja właśnie w tym momencie dziś jestem. Zabrałam się za bardzo, bardzo głęboką wodę, bo nie dość, że wyszłam w ogóle z mojej branży, to tak naprawdę pracuję też na kompletnie innym stanowisku. No proszę, czyli zmiana totalna. Tak, totalna i szczerze, trochę spontaniczna w sensie i tak i nie, bo w momencie, w którym właśnie straciłam pracę, ustaliłam tak sama ze sobą wewnętrznie, że mam trzy kierunki na poszukiwanie, czyli idę tam, gdzie oczywiście wiem wszystko najlepiej, znaczy nie najlepiej, ale dość dobrze, z nami się czuję komfortowo, czyli rekrutacja. Z drugiej strony miałam też od jakiegoś czasu, to już nie tylko z powodu utraty pracy, ale w głowie dwie myśli o tym, w którym kierunku jeszcze mogę się rozwijać lub poszerzać te kompetencje i były to między innymi właśnie sprzedaż lub marketing, bo dla mnie to wszystko w rekrutacji się mocno łączyło i widziałam w tym duże pole do manewru jeszcze dla swojej osoby. No i trzeci to oczywiście ratujemy sytuację bieżącą, więc wysyłam tam, gdzie po prostu spełniam warunki i takie trzy tory sobie obrałam, żeby ten czas skrócić. Natomiast no, szczęśliwie dla mnie udało się właśnie znaleźć pracę w jednym z tych obszarów, o których już w sumie od dłuższego czasu sobie myślałam. Mam naprawdę fajne warunki do rozwoju, pole do popisu, praca jest ambitna, ale też z głową, z bardzo fajnym wsparciem, jeżeli chodzi o przygotowanie. No, więc tutaj też bardzo duży szacunek w ogóle dla osoby, która to przemyślała i tak zrobiła, bo mam czas na to, żeby wejść w to z zupełnie innej branży, a jednocześnie nie czuję, że się nudzę i robię coś naprawdę fajnego, szczerze mówiąc, co mnie super. Nawet jeszcze mocniej kręci niż to, co robiłam w ostatnim czasie. Choć serca nie straciłam, cały czas to lubię, ale jakby czuję taki progres sama wewnętrznie, że zrobiłam coś nowego. Więc myślę, że to jest chyba też kolejny aspekt, który pomógł mi no tak szybko się, że tak powiem, zebrać w sobie i zacząć od nowa. A powiedz proszę tak technicznie, czy to było tak, że wysyłałaś CV, czy kontaktowałaś się ze swoimi znajomymi, czy też nieznajomymi? Jaką tutaj taką pracę organiczną trzeba wykonać, żeby zostać w ogóle zaproszonym na rozmowę rekrutacyjną? Tutaj również działałam wielotorowo. W pierwszej kolejności, w pierwszych dniach odświeżyłam wszystkie kontakty swoje prywatne, czy to wśród znajomych, czy osób, z którymi miałam w ostatnim czasie lub w dalszej przyszłości współpracować. Po prostu napisałam otwarcie, że z dnia na dzień tą pracę straciłam, że jestem, że tak powiem, do wzięcia. Gdyby mieli albo słyszeli o tym, że ktoś szuka i mogli mi dać znaka lub polecić, to, że tak powiem, polecam się na przyszłość. Z drugiej strony codziennie, bardzo skrupulatnie wysyłałam aplikacje na tak naprawdę różne ogłoszenia z no, standardowych portali ogłoszeniowych, głównie pracuj.pl, natomiast nie tylko. No i tak naprawdę tym trzecim torem to był LinkedIn. Dodałam właśnie tego posta, starałam się śledzić w ogóle moją ścianę z różnymi wpisami innych osób i też nie ukrywam, że się udzielać, życzyć komuś
powodzenia, bo zauważyłam, że to działa, zwiększa się zasięg i jak wcześniej tego nie doceniałam, tak w tym momencie zaczęłam, bo już po drugim albo trzecim dniu, nie chcę skłamać, mój post miał zasięg prawie 27 tysięcy, więc ja nawet nie wiedziałam, że jestem w stanie taki wynik osiągnąć. Czy to dużo, czy mało, to ja nie wiem, bo nie mam żadnego odnośnika, natomiast dla mnie było super, że w ogóle to dotarło do tak dużego grona. Nie spodziewałam się. A czy myślisz, że to właśnie działanie w social mediach pomogło Ci znaleźć akurat tę pracę, czy któryś inny kanał akurat, jak sądzisz? Albo w ogóle, czy na rozmowie kwalifikacyjnej na przykład też to poruszałaś, czy to w ogóle ma znaczenie dla pracodawcy, że Ty działasz w taki odważny i otwarty sposób? Znaczy akurat w moim wypadku nie, ponieważ wysłałam, firma, w której obecnie pracuję, wysłałam standardowe ogłoszenie i zostałam w tradycyjny sposób zaproszona na rozmowę, także obyło się to, że tak powiem, bez wsparcia LinkedIna. Natomiast miałam okazję brać udział w jednym z procesów rekrutacji właśnie dzięki LinkedInowi. Że tak powiem, oglądając właśnie wpisy różnych innych osób, komentując, udzielając się, zauważyłam, że jest prowadzony proces rekrutacji właśnie na jedno ze stanowisk, które również mnie zainteresowało. W komentarzu bodajże osoby, która to ogłoszenie dodane, pisałam, że się zgłaszam na ochotnika, polecam tak zupełnie na luzie, niezobowiązująco, z takim przymrużeniem oka. No i pani odpisała mi później, że prosi o CV, zadzwoniła do mnie. I po takim chyba niecałym tygodniu odezwała się, zaprosiła na rozmowę. Dostałam się również do drugiego etapu, ale już, że tak powiem, zobowiązałam się tutaj, więc też, że tak powiem, świadomie wybrałam swoje miejsce. Także naprawdę, szczerze mówiąc, dziś z perspektywy czasu myślę, że miałam ogromne szczęście, naprawdę ogromne szczęście. A powiedz właśnie, z tej perspektywy czasu, krótkiego jeszcze, ale jednak, COVID-19, taka przykra sytuacja, dostajesz wypowiedzenie z pracy, wszędzie dookoła bardzo kiepskie informacje na temat w ogóle rynku pracy, na temat tego, co nas czeka, kolejnej fali kryzysu i tak dalej. Jak Ty osobiście oceniasz tą rzeczywistość, która Ciebie spotkała? To doświadczenie. Myślę sobie, że tak już zupełnie teraz, mówię, nie chcąc być tutaj chojrakiem, ale trochę szczęście w nieszczęściu. Ja zawsze wierzę w to, że to, co się u mnie w ogóle dzieje i to w życiu zawodowym i prywatnym, to jest z jednej strony trochę szczęścia, a z drugiej strony wcześniej bardzo dużej, ciężkiej pracy, która się po prostu sama gdzieś tam układa i wychodzi dopiero po czasie. I mam wrażenie, że akurat w moim przypadku właśnie tak jest i tym razem. Mówię, nie spodziewałam się, natomiast sytuacja zmobilizowała mnie właściwie do tego, o czym myślałam już wcześniej, co mi chodziło gdzieś tam po głowie i się odważyłam. Nie odważyłabym się prawdopodobnie na taki krok, mając, że tak powiem, ciepłe miejsce, tym bardziej w okresie koronawirusa i bez względu na to, co czułabym, czy jest okej, czy nie jest okej, siedziałabym po prostu i czekała na lepszy moment, a najczęściej jest tak, myślę, że wiele osób jest w takiej samej sytuacji, ten lepszy moment nigdy nie przychodzi, albo zawsze znajdziemy wymówkę do tego, żeby był jeszcze lepszy. I właściwie to, no, ciężko jest powiedzieć, że się człowiek cieszy, jak go zwalniają, bo nie o to chodzi, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i tak siebie widzę dziś w tej sytuacji, w której jestem. I naprawdę szczerze jestem strasznie zadowolona, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Świetnie. Ja myślę, że to jest taki też fajny przykład dla innych, że no właśnie ta rzeczywistość, zresztą na tym kanale Popraw Koronę Nowa Rzeczywistość w Praktyce bardzo często o tym mówimy i staram się ze swoimi gośćmi rozmawiać o tych też pozytywnych aspektach każdej zmiany, bo nasze życie jest generalnie zmianą i czasami właśnie tak jak mówisz, potrzebny jest taki impuls po prostu, którego się nie spodziewamy, taki kopniak, czasami takie taki zejście. Takie załatki wszystko za nas. Właśnie, dokładnie, tak. Właśnie, że coś, co korona załatwił w tym przypadku za Ciebie podjęcie tej decyzji, ale Ty sobie z nią świetnie poradziłaś. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się porozmawiać. Jestem przekonana, że jesteś inspiracją dla innych. Dajcie oczywiście lajka, jeśli też uważacie, że Kasia zrobiła super robotę i jest bohaterką. Ja bardzo Ci dziękuję. Was zachęcam do oglądania, subskrybowania i udostępniania tych rozmów. Dzielmy się wiedzą, bądźmy dla siebie wspólnie inspiracją i po prostu idźmy do przodu, bo jak widać,
wszystko jest możliwe. Bardzo Ci, Kasiu, dziękuję. Jasne, ja również dziękuję. Życzę powodzenia wszystkim, którzy wciąż szukają albo się boją. Także odważcie się i wszystko będzie dobrze. Piszcie do Kasi i ona Wam powie, co zrobić. Tak, dokładnie. Zapraszam. Bardzo Ci dziękuję. Na razie. Pa, pa. Cześć.